Dobry wieczór Państwu. Mecz przegrany, więc nastroje są takie nie najlepsze. W końcu zawsze się gra po to, żeby wygrać, obojętnie gdzie i z kim. Natomiast zawodnicy dzisiaj, moi zawodnicy zrealizowali dzisiaj wszystkie założenia przedmeczowe. Myślę, że pokazali mi jakieś 130% tego, co ich prosiłem. Więc z tego tytułu jestem zadowolony i pomimo trudnej sytuacji, bardzo trudnej, najbliższe tygodnie będą w jasnych barwach, się widzę i myślę, że ten zespół stać na powrót na miejsce, na którym zawsze był, a może coś lepiej. Także pod tym względem jestem zadowolony ze spotkania, natomiast oczywiście wynik niestety nie. Dziękuję. Yes, well, today we came out and played real hard, you know. Wyszliśmy zagrać bardzo ciężko, twardo. Especially coming from a 30-point deficit last week and the week before. Zwłaszcza jeśli się przegrywa ostatnie dwa mecze 30 punktami. I feel this past week with a new coach and we coming together as a team, and I'm very proud of my guys, how hard they fought, and it was a real hard game. We came out and gave everything, and I'm very proud. Jestem bardzo dumny ze swojej drużyny, z chłopaków. Przyjechaliśmy z nowym trenerem, zagraliśmy tutaj bardzo twardo. To był trudny mecz, ale raz jeszcze podkreślił Winston, że jest zadowolony, dumny ze swojej drużyny. Dobry wieczór wszystkim. No przede wszystkim cieszę się zwycięstwo, to co my gramy na dzisiejszy dzień, to jest naprawdę... Może być to wytłumaczenie, to co... Cały czas nie jesteśmy pełnym składem. Cały czas nie jesteśmy pełnym składem i myślę, co będzie dobrze. Najważniejsze wygrywać. Mogą cały sezon tak grać, ale wygrywać jednym, dwoma. Wolę źle grać i wygrać, czym przegrać. No przede wszystkim mieliśmy dużo strat. Nie wiem, w tym sezonie w domu gramy albo to trema, albo jeszcze coś, nie wiem. No. 19 strat to jest za dużo. W domu musimy robić 6-7 strat max za cały mecz. Cieszę to, co chłopaki pokazali charakter w końcu meczu i wygrali ten mecz. Dziękuję. Like coach said, it was hard on practice because we last week practiced with Dartan on position one because Skiewiecki is not with us. Tak jak trener powiedział, było nam trudno trenować przez ostatni tydzień. Dardan musiał grać na jedynce, ponieważ Robert Skimniewski już nas opuścił. This game from beginning, we start cool, we have I think 12 points, and then we start to play a little bit, not so aggressive, maybe in defense, also in offense, a little bit confused, but okay, like coach said, most important to win. Zaczęliśmy ten mecz dobrze, mieliśmy na 12-punktowe prowadzenie. Później przestaliśmy twardo grać w obronie, w ataku również byliśmy trochę zmieszani. And that's all. We prepare for next game next week, and that's all. This game is history. Most important that we win. That's all. Thank you. Przygotowujemy się na następny mecz. Ten mecz to już historia. Najważniejsze jest zwycięstwo. Thank you.